Cześć, witajcie. Cześć. Kolejna odsłona smartfonowego słowniczka, tym razem H. No i co żeśmy przygotowali? Hi-Fi, Hi-Fi tak. I Hi-Res przy okazji, bo to się teraz modne zrobiło. Tak i jak to często bywa oczywiście, no to co w tym momencie ludzie nazywają Hi-Fi ma w zasadzie niewiele wspólnego z tym faktycznym Hi-Fi, więc może zacznijmy od tego. Czym jest Hi-Fi? No więc Hi-Fi to jest określenie, które powstało, uwaga, w 1973 roku na określenie sprzętu grającego wysokiej jakości, żeby można było po prostu odróżnić, że ten Hi-Fi to jest dobry, a ten nie Hi-Fi to nie jest dobry. I to było zrobione bardzo porządnie i bardzo konkretnie, bo za tym stała konkretna norma DIN 45500. Ewentualnie odpowiednikiem była norma IEC, jakaś tam amerykańska. I jak sobie wygooglacie DIN 45500, to tam są bardzo, bardzo konkretne rzeczy parametry. Z rozbiciem na typ urządzenia, bo inne są wymagania dla mikrofonu, inne dla gramofonu, inne dla wzmacniacza, inne dla radia, jeszcze inne dla głośnika. To jest wszystko rozpisane. Jest tabelka, jakie częstotliwości mają być przenoszone, jaki ma być odstęp, szum, jaka ma być różnica między prawym a lewym kanałem przesłuchy, to wszystko jest, no tak, że tak powiem, po niemiecku ładnie opisane, z wykresikami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te normy są po prostu dosyć ścisłe i konkretne. Tak, i szczerze mówiąc, kiedyś to było coś, bo faktycznie to były dosyć mocno wyśrubowane normy. W latach, powiedzmy, już 80. to nawet polski sprzęt w zasadzie te normy spełniał, za wyjątkiem poziomu szumów, bo z tym wszystkie polskie sprzęty miały problem. Po prostu nie robiliśmy tranzystorów dobrych, niskoszumowych, był z tym kłopot. Ale dlatego jakoś. Ale jeżeli chodzi o licencyjne konstrukcje miały bardzo duże wzięcie wówczas. Tak, bo miały te lepsze. Ale jeżeli chodzi o pasma przenoszenia i takie inne rzeczy, no to naprawdę nasz sprzęt z lat 80. nie miał się specjalnie czego wstydzić na tle konkurencji. W latach 90. pojawiły się już z jednej strony jest zjazd totalny w kierunku jakichś boomboxów i takich innych rzeczy, 300-watowych jamników i takich, gdzie parametry zaczęto traktować dosyć swobodnie, ale z drugiej strony jest to rozwój elektroniki dalszy, który spowodował, że naprawdę jak ktoś chciał zrobić sprzęt Hi-Fi, to sobie nawet w domu mógł spokojnie coś takiego zrobić w miarę prosty sposób, na przykład do wzmacniaczy były gotowe układy z salonu, które trzymały parametry naprawdę porządnie, nam wystarczyło do tego zasilanie podać w zasadzie i miałeś wzmacniacz gotowy. Mój znajomy sobie taki wzmacniacz zrobił. Miał możliwość, przemierzył go i w zasadzie spełniłby tą normę dinowską bez problemu ten wzmacniacz. Ale w każdym razie no to się wszystko rozjechało, bo sprzęt droższy te normy Hi-Fi po prostu spełniał, tak po prostu, bo to nie był już założenie jakby. Nie było techniczne wyzwanie, a z drugiej strony sprzęt popularny w ogóle się przestał tym przejmować, bo producenci stwierdzili, że ważniejsze jest, że napiszemy, że ma 300 watów, mimo że ma 15 dalibu. I w sumie o mocach też chyba kiedyś opowiemy, bo to też jest zabawne i też powinniście pewne rzeczy wiedzieć. Natomiast no, prawda jest taka, że w tej chwili to umówmy się, chyba nie ma, nikt tego nie pilnuje i w zasadzie nawet na jamniku można napisać Hi-Fi, pies z kulawą nogą na to nie zwróci uwagi, bo większość ludzi po prostu o tym nie wie, a kiedyś jak się kupowało wieże Diory i była Hi-Fi, no to wiesz, no słuchaj, przede wszystkim popatrz sobie, jakie parametry są w tym momencie, jak idziesz do sklepu i chciałbyś się dowiedzieć na przykład, czy ten wzmacniacz, jakie on ma pasmo przenoszenia, to popatrzę na ciebie jak na idiotę, tak? Tak, jeszcze powiedzmy, że głośniki i słuchawki się trzymają w miarę dzielnie, bo nawet w przypadku niektórych tych pchełek dousznych jest podawane pasmo przenoszenia, dynamika, więc powiedzmy, że jeszcze tam się możemy zorientować. Hi-Fi powstawało w czasach, kiedy nie było czegoś takiego jak dźwięk cyfrowy w ogóle. Dokładnie. Kompakt dysk to jest końcówka lat 70., a wtedy, kiedy Hi-Fi, normy Hi-Fi powstawały, tego jeszcze nie było. Dokładnie. I tak, jeżeli chodzi o urządzenie cyfrowe, typowo cyfrowe, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo ono te normy Hi-Fi albo spełnia, albo nie, w zależności od tego, jakie sobie tam właśnie od bitrate'u i od ilości tam bitów w próbce. Ale zasadniczo każde urządzenie, każdy nawet najprostszy laptop, dopóki jesteśmy w obrębie samej cyfry, to te normy Hi-Fi spełni zupełnie bez najmniejszego problemu, natomiast problem się zaczyna w momencie, kiedy ten sygnał cyfrowy musimy przekształcić w coś, co po prostu słyszymy, tak? Czyli zaczyna się to, co ładnie elektronicy nazywają torem analogowym, czyli musimy ten sygnał cyfrowy przetworzyć na sygnał analogowy, wzmocnić go, doprowadzić do głośnika, no i ten głośnik musi zagrać. Głośnik. I tu się właśnie zaczynają robić schody, bo ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby więcej niż 1 promil głośników tak zwanych komputerowych był w stanie te normy Hi-Fi spełnić, bo daje sobie ten 1 promil, bo może jakiś akurat spełnia, no, tak, ale raczej... Są dobre głośniki do komputerów, ale nie tanie i nie tak powszechnie stosowane, już na pewno nie w laptopach i no, o smartfonowych głośnikach już nawet lepiej nie mówić. Podobnie myślę, że na przykład zestawy kina domowego też mogą mieć problem z tym spełnieniem tych norm, bo w tych zestawach zupełnie nie o to chodzi, żeby oddać wiernie muzykę, tylko ma być Dolby, Surround i w ogóle takie inne rzeczy. I to wcale niekoniecznie chodzi o to, żeby tam się pasma zgadzały czy coś takiego, bo to przy odbiorze filmów jest zupełnie mniej istotne. Przy słuchaniu muzyki to też wszystko zależy, jakiej muzyki słuchamy, bo jeżeli ktoś nie jest melomanem albo jakimś, powiedzmy, bardziej zaawansowanym słuchaczem muzyki rockowej czy jazzu, to... No dokładnie. No. Potrzeby spełni sprzęt, który niekoniecznie musi być Hi-Fi i wystarczy, bo dla dość dobrze. Mało tego, często tak powiem subiektywnie dla przeciętnego słuchającego dużo lepiej brzmieć będzie sprzęt, który nawet celowo nie jest zrobiony pod Hi-Fi, bo ma podbicie basów i podbicie sopranów, bo to głupi fajnie wszystko w ogóle brzmi. Natomiast Hi-Fi to nie ma nic wspólnego, bo jedną z wymagań Hi-Fi jest to, że po prostu ma być płaska charakterystyka w częstotliwości od do, ma grać to tak, jak było nagrane. Na przykład wszystkie w zasadzie, chyba wszystkie rozgłośnie radiowe stosują coś takiego jak kompresor emisyjny, który też ma tak właśnie dać takiego podbicia. W filmach no to jest oczywiście cały czas stosowane, więc to Hi-Fi właśnie dlatego mówię, że w kinie domowym no to może niekoniecznie, chociaż pewnie też jakieś są, które by spełniały. Natomiast kończąc, o ile nie ma problemu z tym, żeby muzyka pobrana i do momentu, powiedzmy do poziomu tego jacka, którego mamy w telefonie, żeby to było to Hi-Fi, no to za tym jackiem, czy za tym Bluetoothem zaczynają się schody po prostu, bo o ile słuchawki, które by te normy spełniały, to okej, to jeszcze jestem w stanie w to uwierzyć, no o tyle głośniki jakieś Bluetoothowe, czy coś takiego, po prostu nie, tego się fizycznie zwyczajnie nie da zrobić, żeby przenieść odpowiednio niskie tony, zresztą mówiliśmy już o tym przy okazji głośników wbudowanych w telefon. No po prostu się nie da. Żeby przenieść niską częstotliwość, potrzebna jest po prostu odpowiednia średnica membrany i odpowiedni skok tej membrany. Koniec. To jest proste po prostu w tym momencie. No ale często właśnie w przypadku smartfonów jest mowa o dźwięku Hi-Fi. No i teraz z czym to się je i co to tak naprawdę w smartfonie oznacza? No właśnie to... Znaczy tak podsumowując... To, czy smartfon będzie miał Hi-Fi, czy nie, to zależy od tego, pod co go podłączymy. Bo jeżeli go podłączymy pod głośniczek komputerowy, głośnik Bluetooth, czy cokolwiek innego, to on nie będzie miał Hi-Fi po prostu, co by tam w środku nie było. Tak? Nie będzie to prawdziwe Hi-Fi, natomiast może być tak, że nierzadko po prostu tym mianem określa się kodek obsługujący Bluetooth, zapewniający bezstratną lub z niewielką stratą transmisję dźwięku bezprzewodową. No i tu w tym momencie dochodzimy do sedna, że to smartfonowe Hi-Fi to niekoniecznie jest to realne Hi-Fi, jakie powiedzmy pamiętamy z lat 70., tylko nazwijmy to nowe Hi-Fi i tak to chyba powinno być nazywane. Znaczy nie, no to jest, wiesz, bo oczywiście jeżeli będzie, jeżeli będzie zrąbany kodek, no to on po prostu obetnie już na poziomie cyfry i jaki byśmy sprzęt nie podłączyli, no to tych parametrów nie będzie, bo po prostu no, sygnał wyjściowy tego nie zapewnia. No ale tak jak mówię, no to, że kodek ma parametry jakieś wywalone w kosmos, to nadal ogranicza go to, do czego go podłączyć. Natomiast z telefonu transmituje. Natomiast faktycznie, no jeżeli kodek pozwala, no to jest szansa, że to Hi-Fi będzie. Natomiast no właśnie jakby o to chodzi. Jeżeli zobaczycie na smartfonie dopisek Hi-Fi Audio czy tam Hi-Res Audio, to możecie być pewni, że tam są stosowane te poważniejsze kodeki i jeżeli podłączycie ten telefon do czegoś poważnego, to ten dźwięk będzie na pewno lepszy niż w tradycyjnym tym kodeku stratnym, bluetoothowym, którego się kiedyś używało i teraz w zasadzie powoli się od niego odchodzi, przynajmniej w tych droższych smartfonach. I jeżeli faktycznie zależy Wam na brzmieniu, no to szukajcie właśnie tych dopisków na smartfonie, bo dzięki temu możecie być pewni, że jest wspierany któryś z bezstratnych kodeków i jeżeli podłączycie go do dobrych słuchawek bluetoothowych, no to to będzie faktycznie to szansę na dobre brzmienie. Tak. I tak samo wybierając słuchawki. No musicie też patrzeć właśnie, jakie kodeki obsługują. I jeżeli wśród nich jest ten, który Was interesuje, no to... Natomiast no jeszcze musimy powiedzieć o, że tak powiem, wsadzie, czyli to, czego słuchamy. Bo jeżeli słuchamy czegoś na przykład na YouTubie, to i tak prawdopodobnie najsłabszym elementem będzie to, w jakiej jakości ten dźwięk został wrzucony, a nie to, w jakiej jakości ten dźwięk sobie po prostu słuchamy. To samo dotyczy streamingów. No, mamy różne jakości w różnych cenach. No, jeżeli zależy to porównam Ci w ten sposób. Możesz nagrywać w 4K, ale jak masz do dupy kamerę, to efekt będzie... No... I tak mizerny. I tak samo w streamingu. No, jeżeli na przykład korzystacie ze streamingu tylko w samochodzie, względnie na jakichś marnych słuchawkach, to też nie ma sensu dopłacać za jakość Hi-Fi, bo są takie oferty oczywiście, nie będę wymieniał konkretnych, ale są. Natomiast jeżeli się nastawiacie na porządne słuchanie w domowym zaciszu, czy pod jakąś wieżę podłączacie telefon, czy macie po prostu już jakieś porządne słuchawki, no to wtedy tak. Natomiast do takiego zwykłego słuchania, czy tam w plenerze z pojedynczego głośnika bluetoothowego, no to faktycznie nie ma sensu się spinać, bo... Tak, bo to najsłabszym elementem jest ten głośnik i tutaj w ogóle nie ma co. Tak, i to też musicie zakładać, że zawsze właśnie najsłabszym elementem będzie głośnik bez względu na to, co odtworzycie i z czego. Zresztą, słuchajcie, no to nawet już w czasach, kiedy w 73 roku to doskonale ludzie wiedzieli, bo jak sobie popatrzycie w tą normę dinowską i popatrzycie, jakie są wymagania stawiane wzmacniaczowi, a jakie są wymagania stawiane głośnikowi czy mikrofonowi, no to one są jednak inne. Także jeżeli niekoniecznie zależy Wam na brzmieniu, bo nie słuchacie muzyki tak, jak się powinno jej słuchać. Może trochę za mocno, ale tak to widzę. Albo i tak nie macie, że tak powiem, sprzętu obok tego telefonu. Nie zamierzycie go mieć, to, że telefon ma Hi-Fi napisane, to naprawdę. A jeżeli widzicie, że telefon ma głośniki stereo, no to sorry. Ani to stereo, to jest trochę jak świnka morska. Ani to głośnik, ani stereo, tak samo jak świnka, ani świnka morska. Ani świnka, ani morska, tak. No bo to są brzęczyki i dobra, można na tym obejrzeć film, można pograć w grę, można posłuchać, ale to brzmienie z prawdziwym stereo kompletnie nie ma nic wspólnego. A już jeżeli producent pisze, że wyposażył telefon w głośniki Hi-Fi, to pozostaje go tylko obśmiać i wyśmiać. Nie. To jest fizycznie po prostu niewykonalne. Taki pierdek w smartfonie, który ma nawet, niech ma tą centymetrową membranę, no nie ma bata, żeby spełnił normę, którą sobie możecie poszukać tą dinowską prawdziwego Hi-Fi. Także w smartfonach Hi-Fi odnosimy głównie do sposobu, w jaki jest dźwięk transmitowany do kolejnego urządzenia, które odtwarza muzykę, czyli do słuchawek. Czy no i w przypadku, kiedy mamy analogowego małego jacka, to jakby jak najbardziej też możemy mówić o jakości tej części analogowej. Tak? Także nie do końca się dawajcie nabrać na to Hi-Fi, bo czasem ono jest bardzo, bardzo... Znaczy słuchajcie, no właśnie tak to, co Adam powiedział, no jeżeli ktoś mówi, że telefon ma głośniki Hi-Fi, to po prostu... Nie ma głośników Hi-Fi. Mówię, przyjmujcie, że telefon nie ma głośników, bo są oczywiście telefony dobrze grające, ale dobrze jak na telefon, tak? Tak, dobrze jak na telefon, a ten dźwięk ja bym nazwał co najwyżej poprawnym, takim, po którym krew z uszu nie płynie, bo większość smartfonów to jednak gra, szczególnie tych tańszych, to gra tak, że po prostu krew z uszu tylko. Także mam nadzieję, że troszeczkę Wam podpowiedzieliśmy, o co chodzi z tym całym Hi-Fi. A teraz widzimy się przy kolejnej literce. Cześć. Cześć.